Siemanko, z tej strony Kamek, witam was w codzienniku paczkowym kolejnym. Jeżeli chcecie kupić coinsy, linki wszystkie macie w opisie na dole. A my przejdziemy, mam 900 1 900 000, nie wiem dlaczego. W każdym razie są paczki po 15 tysięcy, takie też otworzymy. Już 4 te karty, 4 tury transferowe wyszły, więc też spoko. Możemy sporo trafić graczy wytransferowanych, na pewno takiego Drogby bym chciał trafić z Chelsea. To my dzisiaj otworzymy za 400 tysięcy, w takim razie dla wyrównania rachunku jest Sirigu w pierwszej parce, Florenzi i tyle. Nic więcej tutaj nie widzę. No i miejmy nadzieję, że... Wow, fajne w stroje pana Tinaikosu. I miejmy nadzieję, że coś ciekawego trafimy. Także zapraszam was już na najlepsze... Albo jeszcze jedną pokażę. A dlaczego by nie? Coś długo ten sklep dzisiaj działa, ale... Znaczy, wolno się ładuje. Ale zobaczymy. Może w drugiej parce trafimy coś. Jak na razie wiecie, jesteśmy już sporo milionów końców z przodu, a Ronaldo ani Messiego się nie udało trafić. Ani Robena, ani Ribery'ego, bo tych też przecież nie trafiłem. Hugo Lloris... też nie. Andres Fernandez też nie. Czy jest tu jakiś przetransferowany? Nie mam pojęcia. Nie wydaje mi się. Także no cóż, teraz już same najlepsze paczki, lecimy. Wayne Rooney, nice, w końcu coś dobrego. Znaczy 87 overall, więc no drogi nie jest, ale Wayne Rooney jak najbardziej. Dzień dobry, cześć, hej, poproszę cię. Husky! Husky! Jest! Tak, nice. I Gomez. Gomez, który jest teraz w Watford. O proszę, czyli transferowany. Husky! Husky. Najważniejsze, Husky. Dobrze. Brawo! Przetransferowany, brawo do FC Barcelony. Wyślę go do klubu sobie. Kolejna przetransferowana karta, całkiem te lepsze takie przetransferowane będę wam pokazywał. Ktoś kupił mojego Jamesa Rodriguez'a za 370 tysięcy. Przepraszam bardzo, co? Ja go wystawiłem wtedy, co go trafiłem, pamiętacie? I what the fuck is going on? Dlatego ja miałem 1 900 000. Ja się zastanawiałem, skąd to tyle? James Rodriguez poszedł za 370 tysięcy. Teraz nawet... nie wiem, czy za 1000 pójdzie. Nie, masakra jakaś. Tak się zdziwiłem teraz. Chciałem wystawić tych trzech graczy, których... Wow! Okej, okay, nie wiem. Dobra, nie wiem, co powiedzieć. Zdziwko takie na maksa. Za 370 to musiał ktoś naprawdę przepłacić i to ostro, ostro przepłacić. Lol. Lukaku z Chelsea. On był w Chelsea? Nie wiem. Nie, nie był chyba, nie? Nie wiem. Zaraz sprawdzę na wystaw porównaj cenę. Nie znaleziono. Zaraz sprawdzę. Nie, był w Evertonie przecież. Także mamy transferowanego Lukaku. Nice. Zaraz to sprawdzę, żeby nie było najmniejszych wątpliwości. Albo nie, nie sprawdzam, otworzymy te trzy paczki do końca i tyle. Jestem chyba pewny, że był w Evertonie. Chyba jestem pewny, tak. To jest najlepsze powiedzenie na świecie. Jeszcze dwie paczki do końca. Ach, Ribery, Robben, Messi, Ronaldo. Tego jeszcze w tej FIFA nie trafiłem z tych takich topowych kart. No ale zobaczmy, tym razem też to nie będzie... I ostatnia paczka. Zobaczymy, może się coś uda, może, nie wiadomo nigdy. Ostatnia paczka, Ronaldo, Messi, Ribery. Ronaldo, Messi, Ribery. Ronaldo, Messi, Ribery. Ronaldo, Messi, Ribery. Ribery, Ronaldo, Messi. Salping Didis. Tak, na pewno bym chciałem go. Dobra, także to było na tyle. Dzisiaj tak średnio słabo nawet bym powiedział, no bo Rooney tam był. Także to było na tyle, trzymajcie się, do usłyszenia, na razie.